Dzisiejsze moje usługiwanie będzie kontynuacją tego, o czym mówiłem w ubiegłą niedzielę. A przypominam, że w ubiegłą niedzielę mówiłem o odpowiedzialności za nas samych, a więc o odpowiedzialności za siebie i o odpowiedzialności za innych. I cytowałem Pana Jezusa, który powiedział, że jeśli by ktoś gorszył swojego bliźniego, to lepiej by było, żeby sobie uwiązał kamień młyński. To o tym mówiliśmy. Ale szczególną uwagę w ubiegłą niedzielę zwróciłem na Ewangelię Łukasza, rozdział 16, gdzie jest mowa o odpowiedzialności starszego brata, który prowadził życie hulaszcze, życie swawolne i może nawet nie był świadomy, że jest tu wzorem dla swoich 5 młodszych braci, że jakby toruje im drogę, wskazuje im drogę, na którą oni prawdopodobnie jeszcze za jego życia zaczęli wchodzić. I kiedy potem w krainie umarłych, pamiętacie, cierpiał męki, gdy sam z własnego powodu cierpiał męki, ogień piekielny mu doskwierał, tak czytamy, to jednocześnie cierpiał i w inny sposób. Cierpiał, że jego bracia idą jego śladami. I prosił Abrahama, aby coś uczynił, by powstrzymał ich dążenia, ich marszrutę w tym kierunku, do tego miejsca, w którym on się znalazł. A więc mówiliśmy o odpowiedzialności starszych za młodszych, ojców za synów, matek za córki. A więc o odpowiedzialności starszego pokolenia za młodsze pokolenie. Nie będę tego przypominał. Jeśli ktoś sobie chce to odsłuchać i jest to nagrane, można sobie to odsłuchać. Dzisiaj chcę bowiem kontynuować tę posługę, iść dalej i odpowiedzieć i mówić o synach, córkach, młodszym pokoleniu, do którego nie zawsze i nie w każdym przypadku przemawiała postawa, przykładna postawa starszego pokolenia. A więc jeszcze raz mówię, tam starsze pokolenie nie było wzorem. Tu zaś młodsze pokolenie, nie wyrażające ochoty, by naśladować przykładne życie starszego pokolenia. I w tym momencie, w tym temacie posłużę się, jeśli czas pozwoli, dwoma przykładami, z których wynikać będzie, że młodsze pokolenie nie widziało w sobie pragnienia, nie widziało potrzeby, by wzorować się na przykładnym starszym pokoleniu. I będziemy chcieli zobaczyć, jakie z tego powodu poniosło to młodsze pokolenie konsekwencje. A więc dzisiaj chcę przemawiać do Ciebie, drogi synu, a więc dzisiaj chcę przemawiać do Ciebie, droga córko, która jeszcze nie zdecydowała się naśladować wiarę i miłość Twoich rodziców, wiarę i miłość rodziców do Boga, abyś przemyślała swój sposób postępowania, abyś przemyślał swoją postawę. I moje zwiastowanie dzisiaj chciałbym oprzeć na dwóch przykładach, oczywiście biblijnych przykładach. Są one w Biblii nie nadaremnie zapisane, ale są one zapisane po to, aby mówić do młodszego pokolenia, jaką powinno zająć postawę wobec przykładnego życia swoich rodziców, ojców i matek. I oto w drugiej księdze Kronik spotykamy człowieka, który nazywał się Hiskiaszem. Hiskiasz, albo jak mówi starsze tłumaczenie, Ezechiel. Hiskiasz w nowym tłumaczeniu, a w starszym tłumaczeniu Ezechiel. Ezechiel w starszym tłumaczeniu, natomiast w nowym Hiskiasz. Jest jego historia opisana w rozdziale drugiej księdze Kronik, w rozdziale 29 do rozdziału 33.
nie możemy tych wszystkich rozdziałów czytać, więc będziemy bazować tylko na urywkach z tych właśnie rozdziałów. Muszę przede wszystkim powiedzieć, iż Hiskiasz wstąpił na tron po swoim ojcu Achazjaszu. A Achazjasz był człowiekiem zdeprawowanym, złym. Jego deprawacja, jego niegodziwość polegała na tym, że po pierwsze, gdy on objął tron, a więc Achazjasz, ojciec Hiskiasza, to po pierwsze zamknął świątynię pańską. Po drugie, zanieczyścił do granic możliwości świątynię pańską. Po trzecie, na każdym rogu, w każdym miejscu, na każdym zakręcie poustawiał słupy czy też posągi bóstw pogańskich i zażądał, aby lud jego, Izraelici, kłaniali się tym bóstwom i w ten sposób usiłował odwrócić uwagę od Boga wielkiego, wszechmogącego i żywego na martwe przedmioty, na pogańskie bóstwa. Po trzecie, tak się wielce poniżył, to znaczy zdeprawował, że aż swoich synów składał na ofierze pogańskim bóstwom. I oto po jego życiu, po jego śmierci, po śmierci Achazjasza, która notabene była bardzo tragiczna, bo nawet nie został pochowany w grobach królów izraelskich, i często się mówi, jakie życie, taka śmierć. Śmierć jak gdyby poświadczała niegodziwość tego człowieka. Po jego śmierci na tron wstąpił właśnie Hiskiasz. Właśnie Hiskiasz. Co zaczął czynić Hiskiasz? Hiskiasz rozpoczął od czynienia tego, co prawe w oczach Pana. Posłuchajcie, co jest powiedziane w pierwszym rzędzie o Hiskiaszu. Tak to, wiersz 20 z 31 rozdziału. 31 rozdział, wiersz 20. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem jego Bogiem. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce. To też szczęściło mu się. A więc popatrzcie, jaka następuje radykalna zmiana. Ojciec prowadzi nieprawe, niegodziwe życie. Pozostawia gorszące ślady. Natomiast syn, który przychodzi po nim, absolutnie zmienia kierunek swojego życia. Zmienia kierunek swojego życia. I to mi mówi, to nam mówi, drodzy, że nie musimy naśladować niegodziwego życia naszych przodków. To nie jest prawdą, że tak musi być, jak i ojciec, taki syn. To nie jest prawdą, że tak musi być. Dziad taki był, i ojciec taki był i ja już taki będę. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Jeśli życie twoich przodków było niegodziwe, to ty, droga córko, to ty, drogi synu, wcale nie musisz iść tym samym tropem. Nie musisz iść tymi samymi śladami. Ty możesz zmienić swoje życie. To jest możliwe. Bóg stanie po twojej stronie, jeśli będziesz chciał postępować podobnie, jak postąpił Hiskiasz, odwracając się od niegodziwego życia swojego ojca Achazjasza. Ale po Hiskiaszu, i to jest, jeszcze wracając na moment do Hiskiasza, dlatego, że tak właśnie postępował w sposób prawy, w sposób godziwy, Bóg mu szczęścił, jak tutaj czytamy. A więc szczęście nie odstępowało od Hiskiasza, co nie oznacza, że Hiskiasz nie przeżywał trudnych chwil. Kochani bracia i siostry, nie spodziewajmy się, że
kochając Boga nawet z całego serca i ze wszystkich naszych myśli, będziemy wolni od różnego rodzaju doświadczeń i problemów. Nigdzie Biblia czegoś takiego nam nie gwarantuje. Nigdzie Biblia nie gwarantuje, że Jego dzieci, dzieci Boga, nie będą przechodzić przez różnego typu doświadczenia. I gdy czytamy dalej biografię, historię Hiskiasza, zauważamy, że ten człowiek, choć miłował Boga, choć czynił wszystko, co w oczach Boga było najlepsze, nie ominęły go doświadczenia. Bo oto wkrótce najechał na jego kraj Sanheryb, król asyryjski, z potężną armią, z ogromną armią najechał na Palestynę, otoczył Jerozolimę. I zza murów zaczął bluźnić Hiskiaszowi, zaczął bluźnić słudze Bożemu, zaczął bluźnić Hiskiaszowi. Zaczął wypowiadać się negatywnie o ludzie Bożym. Hiskiasz w tej sytuacji widział swoją bezradność. Co więc zrobił Hiskiasz? Zrobił coś bardzo, bardzo mądrego, co należałoby robić każdemu z nas, gdy się znajduje w trudnych okolicznościach. Hiskiasz poprosił Izajasza, aby razem obaj wstawiali się do Boga. A więc, aby się modlili. Wzięli nawet list, który Sanheryb napisał, pełen oskarżeń i bluźnierstwa. Rozłożyli ten list w świątyni i modlili się do Boga. Modlili się razem z prorokiem Izajaszem. Kochani, to jest dla nas pewna wskazówka. Gdy przeżywamy trudne chwile, a wszyscy je przeżywamy, nie męczmy się gdzieś w samotności. Nie zaszywajmy się gdzieś do przysłowiowej mysiej nory, bo to nie jest wyjście z sytuacji. To nie jest droga wyjścia z trudnych problemów. Nie męczmy się sami. Ta historia Hiskiasza wskazuje nam, że możemy zrobić coś innego. Znaleźć sobie przyjaciela, znaleźć sobie kogoś, z kim będziemy mogli dzielić nasze troski, nasze smutki. I prosić ich o wsparcie modlitewne, o modlitwę, o wsparcie, o wstawiennictwo. A więc jeśli przeżywasz trudny czas, nie separuj się od ludzi, nie izoluj się od ludzi, nie uciekaj przed ludźmi, nie uciekaj przed społecznością. Szukaj przyjaciół, jednego z którym będziesz mógł być jednego ducha, jednej myśli i wspólnie klękajcie i wspólnie się módlcie. I wspólnie jak Hiskiasz i Izajasz przedstawiajcie problem Bogu. Módlcie się, przedstawiając problem Bogu. Czy Bóg wysłuchał modlitwę Izajasza i Hiskiasza, albo Hiskiasza i Izajasza? Czy Bóg odpowiedział na tę potrzebę serca człowieka otoczonego doświadczeniem, otoczonego nieszczęściem poprzez najazd Sancheryba, króla asyryjskiego? Czy Bóg odpowiedział? Tak, kochani, Bóg odpowiedział, bo jednej nocy Bóg posyła, oddelegowuje swojego anioła, który w ciągu nocy uśmierca 180 tysięcy żołnierzy asyryjskich. 180 tysięcy bez jednego wystrzału, bez wyciągnięcia miecza przez Hiskiasza, 180 tysięcy żołnierzy, którzy najechali Palestynę, zostaje uśmierconych. Sam Sancheryb zaś, widząc porażkę, uciekł w popłochu i zastydzeniu do swojego kraju. Ale tam dosięgła go ręka Boża, bo to właśnie jego synowie go zamordowali. Gdy wrócił, jego synowie go zamordowali. A przyczyną było to, że się ważył bluźnić ludowi Bożemu, że się ważył bluźnić sługom Bożym. Jest to niezwykle, niezwykle ważny moment. Nie wolno postępować tak, jak postępował Sancheryb, bo prędzej czy później ręka Boża, sprawiedliwość Boża takich ludzi dosięgnąć może. Ale po śmierci Hiskiasza, a to był pierwsze doświadczenie,
O drugim to już wszyscy pewnie wiecie. Mimo tego, że odniósł zwycięstwo, Hiskiasz wkrótce także zachorował i dowiedział się z ust Izajasza proroka, że śmiercią umrze. Zanim śmiercią umrze, że powinien uporządkować swój dom, a więc doprowadzić do ładu, pozałatwiać wszystkie sprawy, a my moglibyśmy dzisiaj dodać spadkowe. A więc pozałatwiać wszystkie sprawy, uporządkować, żeby potem po jego śmierci nie nastąpiła wojna, nie zaczęli się jego synowie kłócić, zanim jeszcze on spocznie w grobie. Uporządkuj swój dom. I wtedy, kiedy zachorował Hiskiasz, czytamy, że również Hiskiasz, już znając możliwości Boga, że odpowiada na modlitwę, modlił się. Gorliwie, z płaczem modlił się. I Bóg go uzdrowił. I przedłużył mu jeszcze życie o lata następne. I tak sobie myślę, że gdy już jego życie nachylało się ku wieczności, gdy już przygotowywał swojego syna Manasesa do objęcia tronu, jako że Manases był pierworodny, czy bracia i siostry wyobrażacie sobie taką możliwość, aby Manases, syn tego przykładnego ojca, nic nie słyszał o Bogu? Nie słyszał o cudownym działaniu Boga w życiu jego ojca? Czy wyobrażacie sobie taką oto sytuację, żeby ten syn był zupełnie nieświadomy tego, co się wydarzyło w życiu jego ojca? Nie wierzę w to. Raczej sądzę, że było zupełnie coś innego. Że ojciec Hiskiasz, prawy człowiek, sadzał swojego syna na kolana i opowiadał mu: synu, chcę ci opowiedzieć, bo do tego byli zobowiązani Izraelici, ale aby opowiadać o błogosławieństwach Boga, jakich doświadczyli. I sądzę więc, że Hiskiasz brał swojego syna na kolana i opowiadał: synu, ufaj Bogu, któremu zaufał twój ojciec. Bo ojciec twój, dlatego że postępował zgodnie i w zgodzie z wolą Bożą, doświadczył takich nadnaturalnych działań Boga w swoim życiu. I zapewne Hiskiasz opowiadał Manasesowi, jak cudownie się Bóg nad nim zmiłował. Jak wielką okazał mu łaskę, jak wielkie okazał mu zmiłowanie. Mój drogi synu, moja droga córko, nie sądzę, abyś nigdy nie słyszała z ust twojej wierzącej matki albo z ust twojego wierzącego syna, ojca, jak Bóg się wielce nad tobą zmiłował. Jak Bóg się wielce nad nimi zmiłował. Jak wyrwał ich z mocy ciemności, jak okazał im ogrom swojego miłosierdzia. Nie przypuszczam, żeby usta twojego ojca i twojej matki były milczące, bo ich pragnieniem było i jest powiedzieć ci, jak wielce się Bóg nad nimi zmiłował. Nie sądzę też, mężu, żebyś z ust swojej żony nigdy nie słyszał o Bożym miłosierdziu. I odwrotnie, nie sądzę, żono, żebyś z ust swojego wierzącego męża nigdy nie słyszała, jak Bóg się nad nim zmiłował. A może znasz jego historię, że był kiedyś człowiekiem upijającym się. Może twój ojciec, może twoja matka. Może uciekałaś wraz z rodzicami, wraz z matką z domu, gdy wracał pijany ojciec. Ale stał się cud. Bóg się wielce nad twoim ojcem, nad twoją matką zmiłował. I są to ewidentne dowody Bożego miłosierdzia. Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. I te ewidentne dowody powinny do twojego serca przemawiać. Powinny sprawić, że się zaczniesz zastanawiać, że zaczniesz o tym myśleć, że nie możesz być ignorantem, nie możesz być człowiekiem lekkomyślnym i nieodpowiedzialnym. Bo niestety człowiek, który objął tron po Hiskiaszu, a który nazywał się Manases, syn Hiskiasza, którego historia jest, rozpoczyna się od rozdziału 33, był na tyle nieodpowiedzialny, wręcz głupi, wręcz
ignorantem był ten syn, bo choć o tym wszystkim wiedział, choć to wszystko docierało do jego uszu, nie przykładał do tego żadnej wagi, nie dopuszczał tego do swojego serca. Zupełnie mu to było obojętne. Zupełnie. Bo gdy objął tron, o czym mówi 33 rozdział, gdy objął tron, zaczął wykonywać przekleństwo swojego dziadka Achaza. Tak jak już mówiłem podczas dni skupienia, że czasem jest tak, że przekleństwo jednego pokolenia przechodzi do trzeciego pokolenia. I tutaj odnoszę takie wrażenie, że przekleństwo, które sprowadził Achaz ze względu na Hiskiasza, ominęło go ze względu na jego świętość. Ale zauważcie, w trzecim pokoleniu diabeł dał o sobie znać i zaatakował syna Hiskiasza, Manasesa. Bo co czytamy? Że Manases zaczął czynić dosłownie to samo, co czynił Achaz. Zamknął świątynię, zanieczyścił ją. A potem dalej czytamy, że nawet swoich synów, wiersz 6 powiada, że nawet swoich synów oddał na spalenie w dolinie syna Hinnomowego. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom. Ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów. Wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc Pana. Nieprawdopodobna historia. Przecież tak niedawno ojciec mu opowiadał o Bogu i o tych cudownych działaniach, które działy się w życiu jego ojca. A ten nierozsądny syn w ogóle nie wziął sobie tego do serca. Tak go diabeł omotał, tak go ciemność omotała, że zapomniał, absolutnie zapomniał o wszystkim, jak co się działo w życiu jego ojca, jego poprzednika. I zaczął czynić zło. Ale chciałbym także przekazać wam wspaniałą informację. Bo oczywiście Bóg mógł z nim postąpić w sposób bardzo radykalny. Bóg mógł go przekreślić, odrzucić, potępić. Ale zwróćcie uwagę, Bóg postępuje inaczej. Bóg postępuje inaczej, bo oto w wierszu 10 czytamy, że Pan przemawiał do Manasesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Odpowiedzią Boga na ludzką ignorancję, na ludzką ślepotę synów i córek jest bardzo często to, że Bóg przemawia raz, przemawia drugi raz, przemawia trzeci raz. I może, mój drogi, młody przyjacielu, jesteś tą osobą, do której Bóg przemawia. Ja nie wiem, w jaki sposób Bóg przemawiał, ale być może Bóg przemawiał do jego serca, przypominając mu życie jego ojca, przypominając mu te wszystkie cudowne wydarzenia, które się wydarzyły w życiu jego ojca. Przemawiał raz, przemawiał drugi raz. W każdym razie jest tu użyta liczba mnoga. Przemawiał wielokrotnie. Wielokrotnie Bóg przemawiał do Manasesa. Ale on sobie w ogóle tego nie brał do serca. Czy w związku z tym spotkały go jakieś konsekwencje? Tak, Bóg jest długocierpliwy, to prawda. Ale dla zbawienia naszej duszy Bóg się czasami posługuje radykalnymi sposobami. Bo jeśli by nas pozostawił w takim stanie, to byśmy brnęli, aż w końcu nasze życie by się zakończyło i zaszlibyśmy tam, dokąd zaszedł ten najstarszy syn, najstarszy brat, który dawał zły przykład swoim młodszym braciom. Dlatego Bóg, choć jest bardzo tolerancyjny, bardzo miłosierny, dla zbawienia naszej duszy czasem posługuje się radykalnymi środkami. Bo oto w wierszu już 11 tego samego rozdziału czytamy, że wówczas, kiedy Manases nie brał sobie tego do serca, że Bóg do niego łagodnie, z miłością ojcowską, w cierpliwości przemawiał, skoro ta droga się nie powiodła, ten sposób się nie powiódł, czytamy, że wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego, a ci pochwycili Manasesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu.
A więc zastosowane zostało zniewolenie. Ja nie wiem, jak to było naprawdę, ale podobno tak właśnie Asyryjczycy postępowali, że do nosa wstawiali w jakieś coś, jak gdyby klamrę, i do tego z kolei przywiązywali łańcuch i sprowadzili do niewoli. A więc straszliwy sposób zniewalania. Straszliwy sposób zniewalania. I oto król, który jeszcze tak niedawno siedział na tronie. I oto król, który jeszcze niedawno był królem, który wspominał wydarzenia swojego ojca, teraz idzie jak sponiewierany niewolnik. Popatrzcie, do czego prowadzi nieodpowiedzialność. Do czego prowadzi nieodpowiedzialność po niepowstrzymania się od kieliszka, niepowstrzymania się od nikotyny, niepowstrzymania się od grzechu. Prędzej czy później, tak jak Manasesa, wróg tych ludzi zaprowadza do zniewolenia, do niewoli babilońskiej. Prędzej czy później, tak się stało niestety z Manasesem. Tak się stało z Manasesem. Nie oczekuj, albo posłuchaj. Bądź na tyle mądry, bądź na tyle odpowiedzialny, żeby to nie nastąpiło w twoim życiu. Póki jeszcze jest czas, póki jeszcze nie jesteś zniewolony do tego stopnia, że się nie możesz sam podnieść, że ktoś za ciebie decyduje, dopóki jeszcze taka historia, takie wydarzenia nie zaistniały, zmień tor swojego postępowania, zmień sposób swojego postępowania. Aż wreszcie nadchodzi wiersz 12. Aż wreszcie następuje wiersz 12. I w wierszu 12 czytamy, że w życiu Manasesa po tych straszliwych, trudnych przeżyciach następuje refleksja. Bo oto, gdy znalazł się w niewoli, wiersz 12 powiada, że zaczął błagać w tym ucisku swojego Boga, ukorzył się przed obliczem Boga swoich ojców. A więc jak gdyby wróciła mu świadomość, jak cudowne rzeczy Bóg czynił w życiu jego ojca, i świadomość tego sprawiła, że zaczął się modlić, błagać Boga, wołać do Boga, prosić Boga o przebaczenie. I gdy się modlił, gdy błagał, podziwiam miłość mojego ojca, naszego ojca, że choć tak został odepchnięty, sponiewierany, wzgardzony przez jakiś czas w życiu Manasesa, tym razem Bóg się nad nim zmiłował, wysłuchał to błaganie i pozwolił mu, wiersz 13 powiada, pozwolił mu wrócić z powrotem do jego kraju. Pozwolił mu wrócić. Gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek jesteś stanie, mój drogi przyjacielu, być może Boga aż do tej pory odstawiałeś na bok. Może nie widziałeś potrzeby bliższego życia z Nim. Może postępowałeś jak Manases, odwracając się całkowicie od wiary w Boga. Dzisiaj Bóg jest gotów ci wszystko przebaczyć, odpuścić, wezwać. I jeśli tylko się odezwiesz, jeśli tylko zaczniesz błagać, pozwoli ci wrócić. A może odstąpiłeś, może kiedyś uczęszczałeś na szkółkę niedzielną, tu lub gdziekolwiek indziej. A może nawet chrzest wodny gdzieś przyjąłeś, ale po drodze napatoczyło się wiele problemów, uwikłałeś się w przeróżne grzechy i odstąpiłeś jak Manases. Jeśli będziesz wzywał imienia Pańskiego, Pan cię wysłucha i przywróci ci godność chrześcijanina, godność dziecka Bożego. Ale czy to będziesz czynił, czy nie, zależny jest tylko i wyłącznie od ciebie. I aby nie być może wąsko zawężonym, pozwolę sobie przypomnieć wam jeszcze jeden przykład, bo powiedziałem, że chcę bazować na dwóch przykładach. Drugi przykład znajdujemy w księdze proroka Daniela. Bądźcie uprzejmi tę księgę znaleźć. W księdze proroka Daniela spotykamy ponownie ojca i ponownie spotykamy syna. I zauważcie postawę ojca i zauważcie, powiem od razu, nieodpowiedzialną postawę syna. I zauważcie od razu konsekwencje tej nieodpowiedzialnej postawy. W rozdziale 4 księgi proroka Daniela napotykamy na króla Nabukadnezara, albo w nowszym, starym tłumaczeniu Nabuchodonozora.
Tenże król był twórcą potęgi babilońskiej, państwa babilońskiego. Wybudował wspaniałe miasto Babilon, wybudował wspaniały pałac. I kiedy jednego wieczoru wyszedł na taras swojego pałacu, zachwycił się, zachłysnął się tym, co zrobił. Zachłysnął się tym, czego dokonał, jak wspaniale poszedł mu biznes, jak wspaniale rozwinął swój biznes. I to wcale nie oglądając się na Boga. A więc był tak zadufany, był tak zarozumiały, tak pyszny, że bezustannie podkreślał, ja to zrobiłem, ja to zrobiłem, ja to zrobiłem, ja, moja ręka to uczyniła. A więc poddał się totalnie duchowi pychy i zarozumiałości. Nieświadom, że jeśli Bóg odejmie ochronę od niego, to to się wszystko nie ostoi. I oto coś takiego nastąpiło. Gdy jeszcze tak bardzo się chełpił, jest o tym mowa w wierszu 26, 7 i wierszu 28, gdy jeszcze tak się chełpił, mówiąc ja to zrobiłem, moja ręka to uczyniła, gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się, królu Nabuchodonozorze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Popatrzcie, do czego prowadzi pycha. Do czego prowadzi pycha? Do upadku. Pycha zawsze przychodzi przed upadkiem. A więc Nabuchodonozor napuszył się, nadął się, tak wielce zaczął się wywyższać i nagle usłyszał, królu, w tym momencie odebrana ci zostaje władza. Wszystko to, co uważałeś, że sam zrobiłeś, wszystko to zostanie ci odebrane. Jeszcze dobrze głos nie przebrzmiał, a o tym czytamy dalej, jak przyszli ludzie, wypędzili go z jego królestwa i na 7 lat skazali go na tułaczkę, na poniewierkę. I gdy potem dalej czytamy, to przerażenie budzi nas ten opis, bo jadał trawę jak bydło, rosa niebiańska zraszała jego ciało, mówi wiersz 30, a włosy urosły mu jak pierze u orłów, a paznokcie jak pazury u ptaków. Jak straszliwe sponiewieranie. Do czego prowadzi pycha? Do czego prowadzi zarozumiałość? Do czego prowadzi pycha i zarozumiałość? Ale w tym stanie rzeczy, w tej tragedii, w tym nieszczęściu, w tym odrzuceniu, Nabuchodonozor nagle podnosi oczy ku górze i zaczyna wzywać Wszechmogącego. Zaczyna wzywać Wszechmogącego, prosić Wszechmogącego Boga o przebaczenie. I znowu widzimy łaskawego, dobrotliwego Boga. Bo oto dalej czytamy, że Bóg przebaczył mu to wszystko. Że Bóg znowu mu rozum przywrócił. Przedtem był jak człowiek przeżywający kryzys psychiczny, a teraz Bóg rozum mu przywrócił i na skutek tego Nabuchodonozor, podniósłszy oczy swoje ku niebu, zaczął błogosławić Boga, zaczął chwalić Boga, zaczął Bogu dziękować. I to jest dla nas, kochani, wskazówka za to, co Bóg dla nas uczynił w miłosierdziu swoim, że rozum nam przywrócił, że odebrał ignorancję, odebrał nam lekkomyślność, że odebrał nam naszą głupotę. Bogu powinniśmy za to bezustannie w dzień i w nocy dziękować. Nabuchodonozor tak właśnie zrobił. A kiedy Bogu dziękował, kiedy trwał w tym uwielbianiu Boga, nagle pojawili się ci, którzy go wyrzucili z królestwa i znowu go sprowadzili i na tronie posadzili. I znowu Nabuchodonozor, ale już w innym stanie ducha, panował w Babilonii. Panował na swoim tronie. Ale i jego życie dobiegło do końca. Gdy umarł, po nim władzę objął jego syn Belsazar. I znowu pytanie moje jest następującej treści. Czy jest to możliwe, żeby ten młody człowiek, wychowujący się u boku swojego ojca, nigdy nie słyszał, co się w jego życiu wydarzyło, w życiu Nabuchodonozora? Czy nigdy ojciec mu nie opowiedział tej historii, że oto byłem zarozumiały i pyszny, stoczyłem się bardzo nisko z tego powodu,
ale kiedy wołałem do Boga i pokutowałem, Bóg mnie znowu wywyższył i jestem, kim jestem. Czy myślicie, że nigdy się to nie zdarzyło? Ojcowie, czy wy nigdy nie opowiadaliście swoim dzieciom, jak Bóg się nad wami zmiłował? Matki, czy wy nigdy nie opowiadałyście swoim dzieciom, jak Bóg się nad wami zmiłował? Jeśli nigdy, to pokutujmy, to prośmy Boga o wybaczenie. Nie bądźmy podobni do ojca, z którym kiedyś rozmawiałem, a miał on 3 synów i zapytałem go, bracie, a jak jest z twoimi synami? A gdzie są twoi synowie? Obruszył się na mnie, popatrzył na mnie takim tępym, dzikim wzrokiem i powiedział, bracie, piekło też, w piekle też musi się ktoś znajdować. A skoro tak, to i moi synowie są na to przeznaczeni. Wiecie, że chciało mi się płakać z powodu postawy tego ojca? Z powodu nieodpowiedzialności tego ojca? Tak, chciało mi się płakać, bo ten ojciec nie zrozumiał swojego powołania. Nie wiedział, że Bóg go do ojcostwa powołał po to, aby był świadectwem dla swoich synów. Nie sądzę, żeby Nabuchodonozor nigdy swojemu synowi Belsazarowi nie opowiadał o tym, jak Bóg się cudownie nad nim zmiłował. Ale moje pytanie jest, końcowe pytanie jest następujące. Czy to w jakikolwiek sposób trafiło do serca Belsazara? Czy to w jakikolwiek sposób przemówiło do serca tego młodego człowieka? Choć słyszał, choć widział, choć jeśli nawet ojciec mu tego nie mówił, to przecież na dworze się o tym mówiło. To przecież na dworze się o tym opowiadało. I on musiał o tym wiedzieć. Ale czy to zrobiło na nim jakiekolwiek wrażenie? Ja nie jestem przekonany, że to, co ja dzisiaj mówię, na wszystkich robi wrażenie. Być może spływa to po tobie jak woda po gęsi. I w ogóle cię to nie dotyczy. Albo jesteś myślami może gdzieś, nie wiadomo gdzie. Być może taka była i postawa Belsazara. Słuchał, ale wkładał to między bajki. Słuchał, ale w ogóle się tym nie przejmował. Spływało to po nim jak woda po kaczce. I oto przyszedł taki moment, kiedy Belsazar stał się królem. A kiedy stał się królem, kiedy objął królestwo, urządził ucztę. Bal, dyskotekę. A kiedy urządził ucztę, sprowadził kobiety lekkich obyczajów. A kiedy sprowadził kobiety lekkich obyczajów, kazał wynieść naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor ukradł ze świątyni pańskiej. A przypominam, że te naczynia były kiedyś namaszczone po to, aby służyły Bogu. Kazał je przynieść, kazał napełnić te kielichy i dzbany winem i pił razem z ladacznicami i hulał i tańczył i profanował to, co święte. I w ogóle się nie przyjmował tym, co mówił mu kiedyś jego ojciec. I ciekawą rzeczą jest, że jego życie zakończyło się zupełnie inaczej niż życie Manasesa. Bo nagle, gdy pił z ladacznicami, hulał i tak dalej, ukazała się ręka pisząca na ścianie. A wszyscy wiemy, co ta ręka pisała. Pisała mene, mene, tekel uparasim, co znaczy zważonyś na wadze i okazałeś się lekkim. Tak wyjaśnił to słowo Daniel. Tej nocy jeszcze, królu, zostaniesz zabity. I rzeczywiście, jeszcze dobrze słowa te nie przebrzmiały, gdy armia perska zdobyła miasto, zdobyła dwór i tej samej godziny, czytamy, tej samej godziny, w tym samym momencie Belsazar został zabity. Oto czym się kończy? Nieodpowiedzialna postawa. Bóg daje dzisiaj wszystkim synom jeszcze niewierzącym, wszystkim córkom jeszcze niewierzącym szansę, nadzieję, możliwość. Ale jeśli z tego nie skorzystasz, jednego dnia twoje życie może się zakończyć tak, jak zakończyło się życie Belsazara. Choćby ze względu na to, że poniewierasz świadectwem działania mocy Bożej w życiu twoich przodków, twojego ojca, twojej matki, twoich braci i twoich synów. Może się tak zakończyć. Widzisz teraz dwie postacie, Manases i Belsazar. Manases, mimo swojej nieodpowiedzialności, w pewnym momencie nawiedziła go refleksja. Pokutował, nawrócił się, przemyślał.
A Baltazar brnął dalej, szedł dalej. Jeden, mimo swoich grzesznych poczynań, został uratowany. Bóg mu okazał łaskę. Drugi umarł jako grzesznik. I jako grzesznik gdzieś tam, dzisiaj w jeziorze ogniem gorejącym, albo tam, gdzie ten starszy syn, gdzie ten starszy brat żałuje tego wszystkiego, co uczynił. Ale nie ma już od tego odwrotu. Nie ma już od tego odwrotu. Dlatego póki żyjemy, póki jeszcze jesteśmy, weźmy to pod uwagę. Weźmy pod uwagę naszą odpowiedzialność. Nie tylko za tych, którzy po nas idą, ale weźmy także naszą odpowiedzialność za to, jaka jest nasza postawa wobec tych, którzy przed nami żyli albo żyją i prowadzili życie jak Hiskiasz, godziwe, prawe, wzorcowe. Bóg ich postawił na naszej drodze po to, aby byli dla nas świadectwem. A zatem póki czas, jeszcze czas, weź sobie to, mój drogi synu, moja droga córko, droga żono, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, do serca. Bóg ci daje jeszcze jedną szansę, jedną okazję, abyś mógł wejrzeć swoje serce, wejrzeć swoje życie, jak Manases, wołać do Boga o przebaczenie. Aleluja. Powstańmy. Aleluja. Kto był w ubiegłą niedzielę, to pamiętacie, gdy zrobiłem wezwanie, to ci ludzie, którzy tu byli, gremialnie wychodzili do przodu, aby prosić Boga o przebaczenie, że oni jako ojcowie nie są świadectwem dla swoich synów, wnuków, że swoim pijaństwem sprowadzają na manowce tych, którzy są w ich młodszym pokoleniem, młodszymi braćmi. Tych ludzi dzisiaj już nie ma, ponieważ się rozjechali do swojej miejscowości. Ale może są wśród nas tacy synowie, którzy, gdy matka albo ojciec ich zapraszają na nabożeństwa, są pełni złości. Po co znowu? I dlaczego znowu ja tam mam iść? Może twoja żona jest tą osobą, która chciałaby, abyś był razem z nią w Królestwie Niebios. A ciebie ogarnia złość, ile razem masz tutaj się pojawić. Wolałbyś ten czas spędzić gdzieś, powiedzmy, przed telewizorem albo w innym miejscu. Może jesteś tym synem, który wrze na myśl, że oto zbliża się niedziela i znowu ojciec będzie prosił, abyś z nim pojechał na nabożeństwo. Albo jesteś tą córką, która dostaje białej gorączki, kiedy znowu słyszy, że matka prosi, abyś poszła z nią do Betelu, aby szukała Boga. Abyś tej nocy nie szła na dyskotekę, ale szukała Boga, abyś zrewidowała swoje życie. Pamiętaj, że to, iż jeszcze dzisiaj żyjesz, jest Bożą łaską. Że jeszcze nie postąpił Bóg z tobą jak z Baltazarem, ale jak z Manasesem. To jest dowód, że Bóg jeszcze raz i ciągle okazuje ci cierpliwość. Chcemy się dzisiaj pomodlić. Pomodlić o tych synów, o te córki, bo może już twoi też ojcowie nie żyją. Ale pamiętasz, co ci mówili. Ale być może widzisz ich, jak cię błagali. Może już odeszli to lata temu, ale ciągle brzmi w twoich uszach to wezwanie. Synu, córko, aż do tej pory ciągle byłeś jak odrętwiały, zobojętniały, skamieniały, jak słup soli. Dzisiaj Bóg poprzez to słowo chce do ciebie przemówić. Jeśli masz pragnienie, aby coś zmienić w swoim życiu, możesz wyjść tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Chcemy się modlić. Jeśli więc masz takie pragnienie, ja nikogo do niczego nie zmuszam. To musi być suwerenna twoja decyzja.
absolutnie wolna wola. Nie chciałbym, żeby to było, co się działo pod presją usługującego pastora. Jeśli Duch Święty Cię przynagla, przypomina, wyjdź do przodu, będziemy się o Ciebie modlić. Jeśli zatwardzisz swoje serce też, to jest jakaś opcja, ale Ty za nią będziesz odpowiedzialny. I prędzej czy później, wcześniej czy później, poniesiesz za to konsekwencje. Niech mi więc będzie dane prawo jeszcze raz powiedzieć, kto chciałby się dzisiaj modlić, kto chciałby dzisiaj wyjść do przodu i prosić Pana o przebaczenie, że lekceważył wzorce zostawione przez ojca, matkę, starszych braci, znajomych, sąsiadów. Te dobre wzorce. Jeśli ktoś wyjdzie, będziemy się o niego modlić. Będziemy się o te osoby modlić. Hallelujah.